Siema, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj Wam pokażę, co ja tutaj zmaściłem. Normalnie dzisiaj nie będzie tych przyspieszonych filmików, bo nie było na to czasu. Robiłem tutaj to wszystko z doskoku. Jak widać, jest tu straszne, ale to straszne pobojowisko przy tym skuterze. Z Pawą kombinuję, jak to zrobić, by to wyglądało i by to było mocne zarazem. Szykuje się parę różnych projektów, naprawdę kozackich, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy mi się to uda i będzie to jeździć, będzie moc. Jak będzie moc, no to będą kolejne projekty. Nie będzie mocy, niestety resztę sobie odpuszczam. Zanim zaczniemy, proszę wszystkich o ocenienie filmiku, łapka w górę lub łapka w dół. Jesteś nowy, kanał możesz zasubskrybować. To nic nie kosztuje, jak chcesz być na bieżąco z projektem Stunt Scootera. Walnij tam subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, jeśli chcesz dostawać powiadomienia. Już Wam pokazuję, jak widzicie, silnik w ramie. Ostatnio to niestety, ale był tylko przymierzony. W dzisiejszym odcineczku już jest jakoś tam podwieszony. Podchodzimy i pokazuję Wam, co ja tutaj stworzyłem. Mianowicie, już byłem w stanie, że kurde kupię oryginalne mocowania, które wyglądają podobnie jak te. Załatwiłem sobie mocowania z dwusuwa, ale niestety po moich przeliczeniach już jestem oczywiście z 10-20 kroków do przodu, zanim cokolwiek zacznę robić. No i wychodziło mi na to, że jakbym zamocował coś takiego jak tu, to gaźnik mi tu nie podejdzie taki, jak będę chciał tu wstawić. Czyli docelowo VM24 Mikuni lub PE28 będzie tu wlatywać do tego silniczka. Pewnie korbę rozpierdzieli, no ale trudno. Na początku, zanim tamte gaźniki wstawię, pierdzielimy podróbkę, czyli MOLK26. Cóż mogę o nim powiedzieć? Jest to jeden z najgorszych gaźników tuningowych, jakie są dostępne w sklepie. Oczywiście oni tam na stronie piszą, że zarąbisty, że wszystko fajnie, ale nie uzgodnili to z panem RF-em. Ja wam mówię, że ten gaźnik jest jeden z najgorszych gaźników, jakie możecie sobie do swojego pita kupić. Ze względu jakiego? Jest go strasznie ciężko wyregulować. Jak to mówią, podróbka. Podróbka robiona na dwie strony, na jedną i na drugą, czyli odbicie lustrzane na dwie strony, przez co jest po prostu, nie wiem jak tam kanały w środku, jest problem z regulacją. Po prostu wasz pit w połowie gazu, się dusi, jest ciężko to wyregulować. Chociaż nie mówię, że jest niemożliwością. Jak ktoś mówi, że zapierdziela na tym gaźniku, wszystko jest zajebiście, fajnie, to ja wam powiem, to jest, jednej się osobie uda, a drugiej osobie się nie uda. Zależy, jaki gaźnik traficie. Ale w większości to gaźniki to jest dziadostwo. Więc nie słuchajcie tego, co tam macie, nie czytajcie tego, co tam macie na przeważnie na stronach napisane. Jest to według mnie jeden z najgorszych wyborów do waszego pita. Lepszy jest Mikuni 25, lepiej wyregulowany niż MOLK 26. Cóż mogę powiedzieć? Z czego jestem niezadowolony? Niezadowolony jestem z tego, że jak to Chińczyk składał, całe to mocowanie jest krzywe. Oryginalnie jest krzywe, więc musiałem to też, bo nie chciało mi się odcinać tej strony, tej łapy i naprostowywać tego wszystkiego, bo potem przy spawaniu by mi to potem poprzeciągało. No, tylko przerobiłem to jedną tutaj z tej strony, ponieważ oryginalnie w 50 w czterosuwie jest węższy rozstaw. Jest tu węższy rozstaw i o jakieś, powiedzmy, 1,5-2 cm musiałem przestawić łapę w bok. Ale ta jest dobrze ustawiona, tylko jest kwestia tej jednej łapki. Trzeba było to przespawać. Na karcie społeczności osoby, które cokolwiek widzę, że myślą, łapeczka dla was.
zauważyli, że w tej konfiguracji, jak teraz jest, będzie mi ten silnik jeździł przód tył, nie? Przód tył będzie mi jeździł, nie może być na podwójnym zawiasie. Ale to, jak napisałem w poście, nie jest jeszcze skończone. Mianowicie, czemu to wystaje? To wystaje po to, żeby wmontować tu jeszcze poduszkę, która będzie wyłapywać wibracje, po prostu uderzenia, po prostu będzie wyłapywać dodatkowo wibracje. Nie wiem, po co to jest. Miałem to robić na pojedynczym wahaczu, jak jest tu, po jednej i po drugiej stronie, ale doszedłem do wniosku, że może być to troszeczkę za dużo zabawy, bo nie mam giętarki do rur, tak? To bym tu wypuścił rurkę, wygiąłbym tak fajnie, tak? Taką rureczkę bym wygiął, ale tak, żeby to za ładnie nie wyglądało, tak wam powiem, i byłoby tu o wiele mniej miejsca z jednej strony i w szczególności z drugiej. Po drugiej stronie tak czy inaczej byłby problem, bo tak to jeszcze bym może coś wykombinował, ale przez to, że jest tu tak malutko miejsca, mam nadzieję, że to widzicie dobrze, po prostu łapa jest troszeczkę niżej niż tutaj ten karter i rureczki po zewnętrznych dwóch stronach nie dałoby się puścić. Jak i z tej strony jest, powiedzmy, że tak w miarę, a z drugiej strony łapa jest wciągnięta do środka, więc tamta opcja odpadała. Myślałem, tak jak mówiłem wcześniej, o takim mocowaniu, ale koniecznie byłby problem z... Ja bym tutaj puścił tylejkę między te dwie, trzeba byłoby tulejkę puścić, śrubą to jedno dużo skręcić. Już tutaj między rozrusznikiem a tym tracę bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Ściągnę wam plasticzek, żebyście widzieli wszystko. Strasznie dużo tutaj miejsca tracę, w tym miejscu, tej wnęce. A dlaczego jest to miejsce tu tak strasznie, strasznie istotne? Żeby się mi tu zmieścił gaźnik. Musi mi się tu gaźnik zmieścić. I potem za gaźnikiem filtr powietrza ma być tutaj wypuszczony. Więc to wszystko jest z 10 krokami do przodu wymyślone, żeby potem nie mieć jakichś tam problemów. Kolejny problem, była ten wspornik tu. Mam tutaj, odciąłem te sporniki, bo jak widziałem tutaj, muszę tutaj ostro złapać, końcówki są zaklepane. Czyli jak zauważyłem, że te końcówki są zaklepane, doszedłem do wniosku, że ta rurka nie będzie za gruba. I miałem rację, bo jest jedynka. Tu nie sugerujcie się, bo odcięcia troszeczkę szerzej jest, ale jest jedynka, nie? No. Milimetrówka. No i na czymś takim ciężko byłoby powiesić cały silnik, żeby było to mocne i przejęło, co najważniejsze, przejęło bardzo duże obciążenia. Ze względu takiego, że oryginalne mocowanie w tej ramie było wyliczone na to mocowanie, nie? Czyli przeważnie ten nacisk ramy i to wszystko no też szedł tutaj przez ten jeden amortyzator, ale też szedł głównie tutaj na przód motorku, nie? I byłoby ciężej go złamać. Ale w moim wypadku tutaj byłoby to zawieszone tak jak tu, w połowie rureczki, nie? Przez co nacisk od skakania bym gdzieś skakał, zapierdzielał dość szybko po nierównościach. Przy jakimś większym uderzeniu mogłaby ta rurka się tu wygiąć lub złamać. Jak i całe tutaj obciążenie tego silnika od uderzeń szłoby tylko i wyłącznie na ten element. Jakby to się wygięło, to szłoby na ten element i po prostu ten skuter mógłby się złamać. Tak przynajmniej mi się wydaje, nie? Że mógłby się on złamać. Niestety. No i co? Doszedłem do wniosku, że wytnę tamten element, tą rureczkę i wstawiłem tutaj z stali nierdzewnej, no akurat taką znalazłem, trójeczkę grubą, nie? Jest gruba na 3 mm, porządna rura, jak i jest dość mocno wspawana, o wiele lepiej niż poprzednia, bo poprzednia była chępnięta tylko z tyłu i z przodu delikatnie, znaczy z boku, z jednej strony i z drugiej strony delikatnie, a ta jest dość mocno
obspawana. Chociaż nie za ładnie. No i tak samo jest tutaj dość mocno obspawane. Jak i dospawane do tej blachy, doszedłem do wniosku, że tych blach nie wywalę. Ponieważ one dodatkowo wzmacniają mi ten łuk. Widzicie? Ten łuk mi dodatkowo wzmacniają. Jakbym wywalił te blachy, skuter by mógł mi się złamać. A nie chcę tutaj dodatkowego wspornika robić między na środku sobie, tym między nogami, bo to by naprawdę brzydko wyglądało. To ma być skuter, to ma wyglądać jak skuter i ma się to nie złamać, żeby nie było wstydu. No, jak widzicie tutaj między bakiem, to mi się trochę silnik odjechał, dlatego jest ten, a normalnie to jest, troszeczkę mi tu mocowanie odjechało, ale normalnie jest tak równolegle puszczone, nie? Bo to mi odjechało gdzieś tutaj na klocuszkach. Jak będę spawał, to już będzie w ostateczności wszystko zamocowane. Tutaj mam części, bo to kurde będzie składane chyba z czterech skuterów. No. Pokażę wam tą poduszkę. To będzie coś takiego jak tu jest. Tylko oczywiście ja to utnę, nie? Z jednej i z drugiej strony to metalowe obetnę. Bo tu będzie dodatkowo jeszcze jeden element, taka rureczka w tym miejscu gdzieś puszczona z mocowaniami na dwa amortyzatory. I dopiero od tamtego będzie to dospawane, jeszcze dodatkowo wzmocnione. Ta poduszka będzie wzmocniona. Będzie to wszystko, mi się wydaje, bardzo mocne. A to mocowanie już mam przygotowane. Mocowanie mam już przygotowane. Chociaż jeszcze to jest tylko takie poglądowo, można tak powiedzieć. Jest to tak poglądowo. No. Dwa amortyzatory z słabszymi sprężynami zamiast jednego. Z grubszą. Dlaczego montuję dwa amortyzatory, a nie bawię się i o wiele szybciej byłoby mi jeden zamontować, pewnie już bym to zrobił. Jakby miało być to na jednym amortyzatorze, by mogło to pewnie jeździć. Ale chodzi mi głównie o co? Chodzi mi o to, że jak będę jeździł na jednym kole, no to silnik by mi przekaszało do boku. Wierzcie mi, na jednym amortyzatorze to nie będzie takie sztywne tutaj z tyłu, nie? Jak będzie na jednym kole jechane. A to jest tak robione bardziej pod stół skuter i do kolejnych projektów. Z myślą na kolejne projekty. Tak samo jest skonstruowane to, dlatego chcę odpowiednio wzmocnić tą ramę i rozłożyć tutaj całe te siły, które będą tutaj na to działać, na dwa amortyzatory, żeby to było mocne, tak wam powiem. Pewnie już zaraz będą komentarze, że malowania, nie malowania, no będą malowania, ale to dopiero jak skończę to zrobić i będzie to zapierdzielać, będzie to jeździć. Wtedy dopiero będę mógł poświęcić mój czas, rozebrać, pomalować, żeby to wyglądało, plastik jakoś okleić albo wyczyścić, wymalować tak samo, żeby to wszystko wyglądało. Jak widzicie, no jest nawet fajnie wszystko spasowane. Jeszcze mam tu parę takich problemów ze względu takiego, że w 150 te mocowanie amortyzatora jest przestawione, oryginalnie powinno być w tym miejscu, a ono jest przestawione właśnie o te 2 cm do środka i jest problem, nie? A jest to skonstruowane tak samo, by były one tutaj bardzo z tyłu wypuszczone. Właśnie nie wiem, jak to zrobić teraz. Tak się zastanawiam, czy puścić je bardziej pochylone, ale no nie za bardzo mi to się podoba, tak wam powiem szczerze. Musiałbym je puścić jakoś tak. Wam pokażę. Gdzie jest oryginalne mocowanie? W tym gdzieś tak, ale jakbym puścił coś takiego, to patrzcie, ile mam do ramy u góry. Sporo brakuje. Tak wam powiem. A muszę to zrobić tak, jak jest tu, na takiej wysokości. Czyli przerobić to mocowanie gdzieś tutaj, żeby było na boku bardziej. Mocne, żeby nie wyłamało to dziadostwo, żeby tego nie wyłamało. Właśnie nie wiem, użyję pewnie te dwie śruby,
Te dwie śruby jakoś użyję, zrobię tu blaszkę. Wspornik dodatkowy, żeby to kurde jakoś się trzymało. Nie wiem, powiem wam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak ja to skonstruuję, ale na pewno jakoś zrobię. Będzie zapierdzielać, będzie jeździć, będzie chodzić. No. No. Z tej strony nie powinno być już takiego problemu, bo może się uda załatwić cały ten wspornik tutaj z innego jakiegoś skutera od razu z miejscem na ten amortyzator w odpowiednim miejscu. Zobaczymy. Na razie jeszcze zbytnio nie planuję. Może w poniedziałek coś wynajdę i na bazie tego się to zrobi. To tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za niedługo w następnym. Mam nadzieję, jak najszybciej. Przepraszam Was za ten postój, co teraz był, bo niestety troszeczkę czasu było mało. Tak wyszło. Tak wyszło, że było mało czasu, dlatego troszeczkę dłużej musieliście poczekać na ten odcinek. Do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się. Hej!